Proszę Państwa, jednym z ważnych odkryć w nauce była pierwsza rejestracja fal grawitacyjnych. Co to są fale grawitacyjne? Chciałbym stosunkowo krótko i w miarę możliwości w sposób prosty przybliżyć Państwu, o co chodzi i czemu to służy i czemu to jest takie bardzo ważne. Zacznijmy od tego, że często mówi się o tym, że fale grawitacyjne to są fale w polu grawitacyjnym, czy też fale pola grawitacyjnego, a czasem się mówi, że fale grawitacyjne to są zmarszczki czasoprzestrzeni. Zacznijmy wobec tego od tych najbardziej prostych pojęć, którymi się będziemy posługiwali, które są potrzebne do wyjaśnienia nam zjawiska fal grawitacyjnych. A więc co to jest pole? Co to jest pole w fizyce, pole fizyczne? Definicja jest taka, że jest to rozkład przestrzenny jakiejś interesującej nas wielkości fizycznej. I to najlepiej na przykładach zrozumieć. Powiedzmy, w każdym punkcie jest określona temperatura. I wtedy mówimy o tym, że mamy pole temperatury. No na przykład mapy synoptyczne, meteorologiczne czasami oglądamy w telewizji i widzimy, tam jest pokazana mapa Polski i w każdym punkcie z grubsza są pokazane temperatury, ale sobie wyobrażamy oczywiście, że w każdym miejscu jest określona temperatura. W każdym miejscu, czyli w każdym punkcie, w tym wypadku mamy do czynienia z powierzchnią, dlatego że z punktu widzenia meteorologii nie interesuje nas przebieg temperatury w pionie wysoko w atmosferze, tylko w okolicach czy gruntu, w pobliżu gruntu. Wobec tego mówimy o takiej dwuwymiarowej mapie temperatury. I to jest właśnie pole temperatury. Dodam jeszcze od razu, że ponieważ temperaturę wystarczy opisać jednym parametrem, po prostu wartość temperatury, to taką wielkość nazywamy skalarem. I wobec tego mamy pole skalarne, skalarne pole temperatury. Podobnie zresztą można mówić na przykład o ciśnieniu, prawda? Mamy też ciśnienie określone w każdym punkcie, to mamy do czynienia z polem skalarnym, polem ciśnienia. Mogą być też pola, których wartość, która nas interesuje, którą chcemy zbadać, jest wektorem, na przykład pole siłowe. Znajdźmy przykład pola siłowego. No, jeden z prostszych, jak mi się wydaje, to będzie pole roztaczane przez ładunek elektryczny. Jakikolwiek dodatni, ujemny. Wyobraźmy sobie, że dodatni, że mamy jakiś przedmiot, który jest naładowany elektrycznie dodatnio i wokół niego roztacza się pole siłowe, dlatego że jakikolwiek drugi ładunek elektryczny, który znajdzie się w polu tego naszego ładunku, odczuje przyciąganie lub odpychanie. Będzie poddany sile, którą wytwarza właśnie tworzący pole ładunek. Także to pole się rozciąga oczywiście do nieskończoności, przynajmniej formalnie, teoretycznie. I żeby opisać wartość interesującego nas parametru, czyli siły w każdym punkcie przestrzeni, tym razem już nie wystarczy tylko jedna wartość, tak jak w wypadku skalarów, tylko musimy mieć kilka wielkości. No bo żeby opisać siłę, siła jest wektorem, to sobie zawsze możemy wyobrazić to jako taką strzałkę. No to żeby opisać taką strzałkę, to musimy zarówno opisać jej wielkość, długość na przykład w danym punkcie, no jak i kierunek też, czy zwrot. Wobec tego już nam jest potrzeba kilka liczb i dlatego pola wektorowe już wymagają bardziej dokładnego opisu. No i możemy sobie wyobrazić jeszcze bardziej skomplikowane sytuacje, gdzie jest potrzebny już nie wektor, ale chcemy opisać pole nieskalarne, niewektorowe, ale jeszcze bardziej skomplikowane, na przykład tensorowe. Ale już to na razie zostawmy. Musimy tylko mieć świadomość, że opis tensora wymaga jeszcze większej liczb, które to opisują. I to właśnie jest jedno zresztą z ważnych pól, o którym za chwilę wspomnimy. Także mniej więcej wiemy, o co chodzi, gdy mamy do czynienia z polem.
No i właśnie w szczególności pole roztacza wokół siebie każda masa, pole grawitacyjne. Przy czym w ujęciu klasycznym, w ujęciu takim sprzed Einsteina, czyli jak mówimy w opisie newtonowskim, sytuacja jest taka jak z ładunkiem elektrycznym. Każda masa wytwarza, roztacza wokół siebie pole siłowe, takie, że jakakolwiek inna masa, która znajdzie się w polu naszej masy, odczuje przyciąganie. Tutaj mamy już zawsze przyciąganie, w przeciwieństwie do elektryczności, gdzie mamy ładunki dodatnie i ujemne, masy się zawsze przyciągają. To jest własność każdej masy. To tak naprawdę nie do końca potrafimy określić, skąd się to bierze, dlaczego tak jest, ale to po prostu tak jest. Każda masa lub równoważnik masy, jak teraz możemy już powiedzieć, bo wiemy o tym, że Einstein nam pokazał znanym równaniem E równa się mc kwadrat, że energię można zamienić na masę, masę można zamienić na energię, one są sobie równoważne, a więc również i jakieś postacie energii też mogą wywierać przyciąganie, też no, zachowują się trochę podobnie jak masy. Ale zostawmy na razie tylko przy zwykłych masach, bo to jest prostsze. Więc wszystkie, każda masa roztacza wokół siebie pole i dlatego i każda inna masa będzie do niego, będzie przyciągana przez tę główną masę. I teraz, no więc to mamy w ten sposób opisane pole. Pole skalarne, pole wektorowe. Dodajmy jeszcze, że jak wrócimy do naszego opisu temperatury na mapie Polski, to jeszcze możemy określić to pole temperatury jako pole bezźródłowe, bo w tym obszarze, właśnie na przykład na terenie Polski, nie ma źródła, które by wpływało na temperaturę. No ale możemy też opisać pole, takie właśnie pole temperatury w sytuacji, kiedy jest tam źródło, na przykład gdy wybuchnie gdzieś pożar. To w okolicy tego pożaru będzie inna temperatura i ten pożar roztoczy wokół siebie pole temperatury pochodzące od określonego źródła. No i właśnie źródłem pola elektrycznego, który dałem Państwu w poprzednim przykładzie, jest ładunek elektryczny. Źródłem pola grawitacyjnego jest każda masa, a zatem te pola są źródłowe. No i teraz sobie musimy przejść do pojęcia fali w polu. Dotychczas traktowaliśmy sytuację taką bardzo statycznie. Mówimy, umieszczamy ładunek, czy umieszczamy masę i od razu mamy nieskończone pole otaczające tę masę. Już teraz powiedzmy, trzymajmy się masy. Jaka jest wartość natężenia tego pola? Jest to opisane też znanym prawem, które napisał Newton, prawda, to natężenie tego pola, czyli natężenie siły, którą ta masa wywiera na masy próbne, maleje jak odległość do kwadratu, jak odwrotność odległości do kwadratu, czyli maleje jak 1 nad r kwadrat. Tam jest tam oczywiście stała wielkość masy i tak dalej, ale ważne jest to, jak to się zachowuje, także maleje nam z odległością formalnie, jak jeszcze raz mówię, do nieskończoności i wyobrażamy sobie na razie sytuację, że ten ładunek jest i się nic nie dzieje, wszystko jest statyczne. Podobnie będzie z ładunkiem elektrycznym. Ale teraz pomyślmy sobie, co będzie, jak wróćmy do ładunku elektrycznego, bo tu będzie lepiej to opisać, co będzie, jak ten ładunek przesuniemy z miejsca na miejsce. No więc oczywiście zmieni się pole, prawda? No bo pole jest jak gdyby przywiązane do tego ładunku, więc przesunięcie ładunku spowoduje zmianę pola. Całe pole się powinno przesunąć razem z tym ładunkiem. I teraz gdyby to przesunięcie pola nastąpiło natychmiast, to by to oznaczało, że informacja o tym, że się coś zmieniło u źródła pola, rozchodzi się nieskończenie. Tymczasem my wiemy, że tak nie jest. My wiemy, że informacja o tym, że się coś zmieniło, rozchodzi się ze skończoną prędkością, dużą, ale skończoną prędkością, konkretnie prędkością światła. A zatem przesunięcie ładunku z miejsca na miejsce, takie krótkie przesunięcie, spowoduje, że powstanie zmiana pola, czyli jak mówimy zaburzenie pola, które się rozejdzie
do nieskończoności z prędkością światła, no, przekazując informację, że teraz już źródło pola jest nie w tym miejscu, w którym było, tylko jest już w trochę innym miejscu. I takie zaburzenie się rozejdzie. To teraz zastanówmy się, co będzie, jak my zamiast przesunięcia jednokrotnego zaczniemy potrząsać cząstką, która jest źródłem pola elektrycznego. Oznacza to oczywiście, że będziemy wysyłali cały czas jedno zaburzenie za drugim, rozejdą się takie zaburzenia w postaci fali. I to będzie fala, którą my wywołaliśmy zmianą położenia ładunku elektrycznego. I to jest fala, która jest falą elektromagnetyczną, bo tam jest jeszcze dodatkowo, pojawia się pole magnetyczne, ale to dla naszych rozważań nie jest takie bardzo ważne. W każdym razie w ten sposób, poruszając energicznie ładunkiem elektrycznym lub na przykład możemy go wprowadzić w ruch albo znaczy taki obiegowy po okręgu, ono się może kręcić na przykład, biegasz, prawda? To za każdym razem, jeżeli to będzie taki ruch przyspieszony, to za każdym razem będziemy generowali falę elektromagnetyczną. Te fale są wszystkim dobrze znane, bo mamy fale radiowe, fale te, na które reaguje oko, czyli fale widzialne. Mamy fale bardzo krótkofalowe, na przykład rentgenowskie i jeszcze bardziej krótkofalowe, na przykład promieniowanie gamma. Przy czym długość fali, jak się oczywiście domyślamy, będzie zależała od tego, jak silnie będziemy, z jaką częstością będziemy potrząsali lub kręcili tym ładunkiem elektrycznym. Prawda? Im szybciej to będzie, im częstotliwość ruchu ładunku elektrycznego będzie wyższa, tym będzie krótsza długość fali. No a jak znowuż skądinąd wiemy, długość fali jest związana z jej energią. Fala biegnąca niesie oczywiście ze sobą energię. Ta energia na przykład powoduje określone reakcje chemiczne w oku, jak pada na siatkówkę oka, czy tak samo odpowiednie procesy w klisze fotograficznej lub na przykład na matrycy CCD, którą mamy w aparatach cyfrowych. No i teraz im krótsza długość fali, tym większa energia. I to musimy sobie też zawsze pamiętać. No i oczywiście w podobny bardzo sposób można by sobie wyobrazić, że są generowane fale grawitacyjne. Jakbyśmy potrząsali grawitacją, ciałem, przepraszam, no to takie same fale by się rozchodziły. Ale niestety z falami grawitacyjnymi jest trochę inaczej. To nie jest dokładnie tak jak w falach elektromagnetycznej. Dlaczego? Dlatego, że myśmy cały czas mówiąc o umieszczeniu ładunku, o polu, o ruchu ładunku, cały czas założyli, że się z samą przestrzenią nic nie dzieje, że mamy przestrzeń, w której znajduje się ładunek, w której ten ładunek porusza się, w której się istnieje pole, w której to pole jest zaburzone, w której się rozchodzą fale, ale sama przestrzeń jest jak gdyby z góry dana, sztywna i się w niej nic nie dzieje. Przestrzeń jest swoją drogą, a w tej przestrzeni dzieją się różne zjawiska. To jest właśnie taki obraz klasyczny. I podobnie za czasów Newtona i przed Einsteinem sobie wyobrażaliśmy też, że tak samo jest z grawitacją, że mamy przestrzeń, w której są masy, no i te masy się poruszają, przyciągają. Wszystkie ruchy, wszystko to, co obserwujemy, cała dynamika newtonowska jest dana w takiej przestrzeni. Przestrzeń jest jak gdyby absolutem. Drugim absolutem jest czas. I też zakładamy, że czas sobie biegnie zupełnie niezależnie, jest takim właśnie absolutnym elementem, który mamy przestrzeń i mamy czas. I jak sobie możemy nawet wyobrazić, w ujęciu klasycznym czasoprzestrzeń, prawda? To pojęcie, które będzie nam potrzebne przy falach grawitacyjnych już. Mianowicie, no wyobraźmy sobie sytuację, że przecież jak chcemy opisać jakieś zjawisko dokładnie, to musimy powiedzieć, gdzie ono zaszło i kiedy ono zaszło, prawda? Czyli jakbyśmy potraktowali te informacje jako rodzaj współrzędnych opisujących to zjawisko, to byśmy powiedzieli na przykład, ta i ta osoba urodziła się w tym i w tym miejscu,
i na przykład gdyby się urodziła na statku, który by płynął gdzieś tam po oceanach, no to najlepiej byłoby nam opisać miejsce, w którym się urodziła poprzez długość i szerokość geograficzną, prawda? Dwie współrzędne długość, szerokość geograficzną, no i moment czasowy, prawda? Wobec tego umieścilibyśmy to zjawisko w czasoprzestrzeni. Przestrzeni i równocześnie współrzędna czasowa. Tyle tylko, że w ujęciu klasycznym ten czas sobie biegnie cały czas niezależnie, biegnie jednakowo dla wszystkich i on jest też takim właśnie absolutem. No i teraz musimy przejść właśnie do opisu fal grawitacyjnych w ujęciu relatywistycznym, w tym ujęciu, które wynika z ogólnej teorii względności Einsteina. Mianowicie Einstein pokazał w swojej teorii, że przestrzeń nie jest dana absolutnie, nie jest takim absolutem, w którym się dzieją pewne rzeczy, tylko przestrzeń jest ściśle powiązana z masami, które się w niej znajdują. Można sobie wyobrazić rzeczywiście też przestrzeń pustą, całkowicie, bez mas, bez niczego. No, ale to jest pewien taki konstrukt, który nas nie interesuje. Tam zresztą oczywiście fal grawitacyjnych by nie było, bo i skąd. Natomiast no, rzeczywista przestrzeń, w której my żyjemy, to jest przestrzeń, która jest jak gdyby rozpięta na masach. I teraz to sobie często wyobrażamy znowu w sposób taki uproszczony, intuicyjny, redukując te trzy wymiary do dwóch. Ja już cały czas celowo mówiłem raczej o dwóch wymiarach, o dwuwymiarowym polu temperatury, o dwóch wymiarach informujących no, o urodzeniu kogoś tam na morzu, prawda? Tylko dwie współrzędne wystarczają. Nie interesuje nas trzecia współrzędna, jak wysoko nad powierzchnią był ta osoba, która się urodziła. Więc tutaj tak samo spróbujmy ograniczyć się, czy też sprowadzić trójwymiarową przestrzeń do dwuwymiarowej przestrzeni, tylko właśnie uwzględniając to, co te efekty ogólnej teorii względności. To wygląda w ten sposób, że sobie możemy wyobrazić przestrzeń dwuwymiarową, czyli powierzchnię, jako taką gumową, rozciągniętą błonę. Taką trochę jak trampoliny, na których czasami dzieci skaczą. Więc taką wielką, nieskończoną trampolinę, która bez masy, bez żadnych mas byłaby gładka. Natomiast gdy umieścimy masę na takiej trampolinie, to zakładamy, że ona wyciśnie dołek, bo pod trampoliną sobie tu wprowadzimy, no to jest oczywiście, pamiętajmy, tylko cały czas pewien taki uproszczony konstrukt myślowy, to nie jest tak naprawdę, ale ta trampolina jest w polu grawitacyjnym na przykład naszej Ziemi, prawda? Także jak umieścimy tam ciężarek, no to się to powstanie lejek w tej błonie i w dole lejka będzie znajdowała się nasza masa. Możemy umieścić drugą gdzie indziej, trzecią gdzie indziej, różne masy, także one będą wytwarzały różne dołki. W efekcie w ten sposób ta powierzchnia dwuwymiarowa nasza tym razem stanie się bardzo skomplikowana, prawda? To już nie będzie płaska, gładka powierzchnia, taka właśnie byłaby w ujęciu klasycznym, tylko będzie bardzo skomplikowana, będzie wygięta, będzie miała krzywizny bardzo różne w różnych miejscach. I teraz właśnie, o ile w ujęciu Newtona mówiliśmy o polu grawitacyjnym, siłowym, wektorowym, mówiliśmy, że każda masa przyciąga drugą masę siłą, tak tutaj w takim ujęciu, jak to zrobił Einstein, my już nie mamy do czynienia z siłą przyciągania, tylko nasza próbna masa, którą umieścimy gdziekolwiek tam właśnie na tej błonie, ona po prostu będzie czuła nachylenie lokalne tam, gdzie ona jest położona, ona będzie czuła nachylenie tej błony i oczywiście zacznie się toczyć w kierunku w dół, prawda? Także jak ją umieścimy gdzieś tam w pobliżu jakiejś masy, no to ona oczywiście odczuje bardzo silnie, tam będzie, czyli na ścianie takiego lejka, to ona odczuje bardzo silnie i zacznie szybko spadać do środka lejka. Gdybyśmy zamiast umieścić ją nieruchomą, na przykład puścili tak, jak się puszcza
kulkę w kole jakimś, prawda, na przykład w tym, jak się to, przepraszam, ruchem okrężnym, no to wtedy ta kulka będzie się kręciła, będzie obiegała dookoła tą masę znajdującą się w dołku, w lejku, no i nie będzie spadała, prawda? I taką mamy sytuację na przykład z Ziemią i Słońcem. Ziemia, gdyby Ziemię zatrzymać, to by prosto poleciała na Słońce. W sytuacji, kiedy ktoś nadał kiedyś ruch obiegowy Ziemi dookoła Słońca, to Ziemia sobie obiega dookoła Słońca. I w wypadku ujęcia Newtona wiemy, że to jest dlatego, że siła odśrodkowa ruchu po okręgu równoważy siłę przyciągania, a w ujęciu Einsteina to my po prostu mówimy, że właśnie siła odśrodkowa równoważy to nachylenie, lokalne nachylenie przestrzeni, która jest tutaj właśnie tak jakoś dziwnie opisana. I teraz, proszę Państwa, popatrzmy, co się będzie teraz działo z tą przestrzenią, kiedy masę, jedną z tych mas, która wytwarza taki lejek, też poruszymy. Tak jak poprzednio mówiliśmy, chcemy poruszyć. No to oczywiście ona zmieni układ, odkształci inaczej tę błonę, o której my tu mówimy, prawda? Także jakbyśmy ją zaczęli potrząsać, tak jak to przedtem opisywałem, no to oczywiście cała ta błona zaczęłaby drgać i te drgania by się rozchodziły coraz dalej, prawda? I ona by, i to nawet odległe masy, odległe miejsca by tam odczuły drgania tej właśnie błony. I tu mamy do czynienia właśnie z falą grawitacyjną w ujęciu relatywistycznym. Tam się zmienia nie coś w przestrzeni, ale sama przestrzeń. Żeby jeszcze raz ten przykład tak uświadomić Państwu, to sobie wyobraźmy, że w takim lejku mamy wodę. W jednym z tych lejków wypełniamy go wodą. I jeżeli teraz do tego w tym lejku, w tym wodą wrzucimy kamyk, to na wodzie rozejdą się fale. I to są fale, które nie będą wpływały na przestrzeń, nie będą zmieniały naszej błony, tylko się rozejdą po powierzchni wody, prawda? I to są takie klasyczne fale. Natomiast poruszanie, no w tym wypadku można powiedzieć całej objętości wody, ale no najlepiej masy, która jest gdzieś, bo to łatwiej sobie wyobrazić, poruszanie tej masy spowoduje po prostu zaburzenie czy też zmianę przestrzeni, która się będzie rozchodziła. I to jest dokładnie fala grawitacyjna. To jest tak właśnie ta zmarszczka na powierzchni, na no, przestrzeni, czy też ściśle właśnie czasoprzestrzeni, dlatego że w ujęciu relatywistycznym no, przestrzeń jest niestety powiązana z czasem inaczej niż w wypadku klasycznym. Ja muszę powiedzieć Państwu, że ja widziałem sporo różnych takich prób elementarnego wyjaśnienia, czym się różni czasoprzestrzeń relatywistyczna od klasycznej. Wszystkie one wymagają mini wykładu i są dosyć, moim zdaniem, ciągle nadal dosyć trudne do wyjaśnienia, więc ja nie chciałbym tu w tej chwili wchodzić w szczegóły. Wyjaśniłem Państwu uproszczony obraz czasoprzestrzeni klasycznej, gdzie mamy osobno czas, osobno przestrzeń. W ujęciu relatywistycznym te rzeczy są ze sobą powiązane, nie ma absolutnego czasu, czas może płynąć różnie, czas jest powiązany rzeczywiście dużo silniej z przestrzenią, ale może na tym poprzestańmy. Także ja bym na tym zakończył. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję i do ewentualnego zobaczenia.